Tereny użytkowane rolniczo stanowią ponad 50% powierzchni Polski. W związku z tym są miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Jednak ze względu na intensyfikację rolnictwa, liczebność wielu z nich wykazuje silne trendy spadkowe. Z drugiej strony są one niezwykle bogatą bazą pokarmową, która przyciąga zarówno ssaki, jak i liczne ptaki, przede wszystkim w okresie migracji czy zimowania. Żuławy wiślane wyróżniają się na tle i tak zdominowanej przez krajobraz rolniczy Polski. Pola uprawne, łąki czy pastwiska zajmują prawie całość tego terenu, o powierzchni około 1700 km2. A po żniwach stają się one miejscem żerowania wielu gatunków ptaków. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest kobczyk. Ten mały gatunek sokoła pojawia się w Polsce tylko w czasie migracji. Wyprowadza lęgi przede wszystkim we wschodniej Europie oraz Azji, a zimę spędza w Afryce na południe od równika. Odżywia się głównie owadami, ale także gryzoniami czy kadami. Jest bardzo towarzyskim ptakiem. Gniazduje kolonijnie, czasem np. wśród gawronów, a jesienią można czasem obserwować bardzo duże stada kobczyków zbierających się na noclegowiskach, liczących czasem nawet kilkaset osobników. Innym ptakiem pokonującym bardzo duże odległości w drodze na zimowiska jest białorzytka. To ciekawe, choć areał lęgowy białorzytki jest bardzo duży i rozciąga się od wschodniej Kanady, przez Grenlandię i całą Eurazję po Alaskę, to wszystkie białorzytki zimują na stosunkowo niewielkim obszarze, w środkowej i wschodniej Afryce. Pomimo, że ptaki z Azji czy Ameryki Północnej mogłyby znaleźć dogodne warunki do zimowania znacznie bliżej lęgowisk. Oznacza to, że białorzytka w drodze na zimowisko może pokonać dystans nawet około 15 tysięcy kilometrów, a więc całkiem duży jak na ptaka ważącego około 25 gramów. klasyczny obrazek dla polskich pól latem, czyli duże stado szpaków. Szpaki w powszechnej świadomości kojarzą się przede wszystkim ze zjadaniem owoców, np. wiśni, jednak teraz na polach szukają głównie bezkręgowców, jak drżownice czy owady. Mieszane stada ze szpakami bardzo często tworzą czajki. Czajka jest wręcz ikonicznym ptakiem polskiego krajobrazu rolniczego, jednym z pierwszych zasobów wiosny w Polsce. Jednak ostatnie lata przynoszą bardzo wyraźne spadki liczebności tego gatunku, przede wszystkim ze względu na utratę siedlisk i drapieżnictwo. Bliskość wybrzeża Bałtyku i Wisły, a więc jednych z najważniejszych korytarzy migracyjnych ptaków w Polsce, powoduje, że na jesiennych Żuławach można obserwować liczne stada mew, żerujących na polach. Warto przekonać takie stada w poszukiwaniu rzadszych gatunków, takich jak np. mewa czarnogłowa. Jest to południowy gatunek zwiększający swój zasięg o północy i wciąż nielicznie lęgowy w Polsce. Jednak jesienią sporo przede wszystkim pierwszorocznych osobników w czasie dyspersji polęgowej przybywa w stadach innych mew. Wisła i zaorane pola przyciągają również wiele migrujących gatunków ptaków siewkowych, żerujących i odpoczywających tu w trakcie wędrówki z syberyjskiej tundry w kierunku południowo-zachodnim. Jednym z najbardziej efektownych gatunków ptaka siewkowego jest siewnica. Czarno-białe osobniki to ptaki dorosłe, natomiast pierwszoroczne ptaki odznaczają się raczej szarym upierzeniem. Ptak przed chwilą pokazał czarne podbarkówki, czyli pióra pod pachą, co jest ważną cechą przy rozpoznawaniu siewnic od podobnych gatunków. Pierwsze migrujące na zimowiska siewnice pojawiały się w Polsce już w lipcu, jednak szczyt liczebności osiągają w końcówce września i październiku. Z pewnością jeszcze bardziej osobliwymi przedstawicielami rzędu siewkowych są kuliki wielkie. To kolejny zagrożony gatunek wykazujący znaczne spadki liczebności. Choć w Polsce objęte są ochroną, to są one niestety ptakami łownymi w wielu wydawałoby się cywilizowanych krajach, takich jak np. Francja. Przykładami innych ciekawych ptaków, które można spotkać nad żuławską Wisłą, są ohar, czyli gatunek kaczki, który jako miejsce lęgowe preferuje nory, a także rybitwa wielkodzioba, która ze względu na swój dziób jest potocznie nazywana marchewą. Historycznie odnotowano jeden przypadek lęgu rybitwy wielkodziowej w Polsce pod koniec lat 60. w Słowińskim Parku Narodowym. Jednak podobna sytuacja nie miała już później miejsca, pomimo że ptaki te są dość powszechnie lęgowe u wybrzeży Szwecji, Finlandii czy Estonii. Wraz z postępującą jesienią ptaki siewkowe stają się coraz mniej liczne i do zimy pozostają już tylko nieliczne grupki czajek czy siewek złotych. Pojawiają się za to zupełnie inne ptaki. Z północnych lęgowisk przylatują tu na zimę łabędzie krzykliwe. A także gęsi. Żuławy są największym polskim zimowiskiem bernikli kanadyjskich. Gatunku naturalnie występującego w Ameryce Północnej i sprowadzonego do Europy w celu hodowli w parkach czy ogrodach. Obecnie gatunek ten tworzy stabilne, zliczałe populacje, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Północnej. Oprócz nich w stadzie jest również dużo gęsi gęgaw, a także bernikli białolicych. Innym zimowym gościem jest myszołów włochaty, przelatujący tu z arktycznej tundry. Jego dość specyficzna nazwa pochodzi od opierzonych aż po palce nóg. Od lęgałego w Polsce myszołowa różni się również m.in. przeważający białym ogonem z czarnym paskiem na końcu. Jesienią przez Żuławy przelatują sokoły wędrowne, a część z nich zostaje tu na zimę. Niegdyś gatunek ten był szeroko rozpowszechniony w całej Polsce. Jednak w drugiej połowie XX wieku jego populacja uległa załamaniu i z lat 70. i 80. z terenu Polski pochodzą jedynie pojedyncze stwierdzenia lęgów tych ptaków. Jednak później, głównie ze względu na program reintrodukcji, polska lęgowa populacja zaczęła się dość dynamicznie odbudowywać. Początkowo kolejne pary sokołów wędrownych zasiedlały miasta. I teraz są lęgowe w wielu miejscach, na kominach czy wysokich budynkach. Ale w ostatnich latach coraz więcej par sokołów wyprowadza lęgi również w lasach. Ład gatunkowy nad Wisłą również bardzo się zmienił. Ptaki siewkowe czy rybitwy ustąpiły miejsca ptakom kaczkowatym. Licznie zimują tu przede wszystkim gągoły i nurogęsi, ale nie trudno wypatrzyć wśród nich kolejnych przybyszy z północy, czyli bielaczki. Natomiast ptaki wróblowe reprezentowane są m.in. przez potrzosy. Ten ptak, blisko spokrewniony z trznadlem, jest powszechnie lęgowym ptakiem w polskich trzcinowiskach. Większość odlatuje na zimę do zachodniej i południowej Europy, jednak coraz częściej pozostaje na zimę w Polsce. To musi być naprawdę duże wyzwanie, aby przetrwać zimę, odżywiając się głównie nośnami trzciny. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten film, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i klikniesz łapkę w górę. Zachęcam również do oglądania pozostałych moich filmów.